Hej, z tej strony witam was za ten Nice and Seven. W kolejnym odcinku z My Favorite The World Series. Pora w takim razie na świat O. Na sam początek mamy bardzo miły bonus, czyli Fire Flowera, który od razu daje nam Fire Mario. Nagle jak mały Mario podniesie Fire Flowera, staje się tylko Super Mario, ale tutaj na szczęście działa to nieco inaczej. No i mamy nowy rodzaj przeciwnika, czyli Lakitu z przyczynionymi Bliblasterami. Możemy go pokonać kulami ognia, ale jeżeli spróbujemy na niego skoczyć, jak widać, to po prostu się od niego odbijamy. Co zostanie zresztą wykorzystane w późniejszej części etapu. Być może od niego jest nazwa tego świata. O jak o cholera Lakitu z Bliblasterami. Szczerze mówiąc, nie wiem. Nic innego mi nie przychodzi do głowy na O związanego z nocą. A taki zgaduję z motyw tego świata. Tutaj po lewej mamy Power Up, jeżeli chcemy, a po prawej Poison Mushroom, jeżeli sobie wybijemy z bloku. Natomiast ja to po prostu oleję, bo i tak jestem Fire Mario, no i raczej nie chcę specjalnie Poison Mushrooma. Okej, dobra, nie trafiłem kupy. Dalej można bez takiego kupy przeskoczyć, ale po coś tu jest, prawda? No i mamy pokazane, żeby się odbijać od Lakitu. To też uczyjmy. Musimy uważać, ponieważ hitbox Lakitu jest tylko, z tego co wiem, sam Lakitu, nie te Bliblastery, więc mimo że Lakitu wydaje się bardzo szeroki, to tak naprawdę skaczemy tylko po nim, nie po jego Bliblasterach. Generalnie musimy też stanąć w dość specyficznym miejscu przy tabliczce, żeby Lakitu się obniżył. Niestety, jeżeli tego nie zrobimy, to będzie on tak latał właśnie wysoko, czego nie chcemy oczywiście. Ponieważ będzie ciężej zobaczyć, po czym skaczemy. I czy Lakitu nasza nie rzuca kolczatkami. No ale to ogólnie tyle, jeśli chodzi o ten poziom. Jest takiego trudnego. Myślę, że najtrudniejsze jest właśnie odbijanie się od tego Lakitu. Pamiętamy, żeby go najpierw zwabić na dół, żeby nieco łatwiej mieć. A później dopiero po nim skakać. No i dobrze, pora na moment, który pamiętam ze świata 5 z klasycznym Mario Forever, czyli jazda na platformie. No tutaj mamy coś bardzo podobnego. Też mamy taką platformę i musimy przejść coś poziomu. I co jakiś czas znowu wylądować na tej platformie. No generalnie nie możemy za bardzo zostać w tyle. My też oczywiście nie możemy tak bardzo pójść do przodu, ponieważ i tak musimy w końcu poczekać na platformę. Więc musimy znaleźć dobry balans, żeby zawsze na niej być. No tutaj chyba nie przejdę tędy. Po prostu zejdźmy tutaj. Będzie jeszcze jeden taki moment, co nie jestem pewien, czy można będzie przejść. A to na razie jeszcze do niego dojdziemy. Powiem, że był one-up. Zgadza się. No i mamy checkpointa. I też grzybek, ale jako że jestem po prostu już Super Mario, to nic mi ten grzybek nie daje, poza punktami. Nie mamy niestety item storage Super Mario World, także po prostu weźmiemy go tak pro forma. Tu oczywiście pamiętamy, że te roślinki wyjdą, jeżeli nawet stoimy na rurze, więc trzeba na to uważać. Dobra, tutaj zgaduję, pozbieramy trochę monet, bo czemu nie? Dobra, na szczęście w dobrym momencie kucnęliśmy. Inaczej mogłoby nas to trafić. Tutaj musi iść górą, a chyba wolę przejść dołem. Aczkolwiek no ciężko jest stwierdzić, gdzie te bullet bile wylądują. No niektóre będą strzelać w górę, niektóre w dół, niektóre na boki. Będziemy musieli szybko zareagować. Tutaj generalnie nie wiem, czy jak przejdziemy górą, da się jakoś przejść z powrotem? Szczerze mówiąc, nie wiem. Tutaj trochę spam. Ale dobra, platforma tu już grzecznie się zatrzymała. Nie wiem, czy jest tu coś ukrytego. Chyba nie. Więc po prostu idziemy dalej. Powiedziałbym, że mniej więcej takiej samej trudności jak podobny moment w świecie 5. Może nieco trudniejsze ze względu na ten spam bullet billami, ale chyba nic takiego masakrycznie ciężkiego, co? Pora na etap trzeci. Tutaj jak widać zapada ciemność, chociaż nie będą to aż tak egipskie ciemności, jak widać już więcej się nie zrobi
jeśli chodzi o ciemność. Natomiast możemy oczywiście użyć przełącznika, żeby rozjaśnić sobie drogę znowu, jak widać. Ło, nie sądziłem, że ameby aż tu wyląduje. Sądziłem, że po prostu wyląduje piętro niżej. No trudno. Czasami niektóre rzeczy losowo stają się jaśniejsze, na przykład te skorupy, jak widać, nie wiem czemu. Wygląda to dość niecodziennie, ale cóż. Tutaj one up. Możemy go sobie na spokojnie wziąć. Tu bodajże było przejście, ale będę musiał obywać. Pokonajmy może Firebro, jakbym musiał znowu tutaj przyjść, to wolę walczyć z gumbami niż z Firebro. O, świetnie. Trochę mamy na pewno do zdobycia monet. I bodajże był tu gdzieś Starman. O, jest. A po co nam ten Starman? Nie, na pewno chyba rozjaśnia drogę cały czas. I dotarliśmy z nim do checkpointa. Tutaj mamy specjalny rodzaj bullet billi, które niszczą big bloki, no i musimy wykorzystać niektóre te właśnie bile, żeby się przedostać. Tutaj zobaczmy, co my tu mamy. Kolejny Starman. Przydałoby się pokonać wystarczająco przeciwników, żeby dostać one-upa z niego. Jak widać, jak mamy Starmana, to mamy jeszcze jeden bonus w postaci tego, że cały czas mamy jasno. No, w sumie ma to sens. Mają się świeci przy Starmanie, prawda? Więc po prostu rozjaśnia drogę wokół niego. Fajny detal. Oczywiście nie będziemy mieli tego stamina wiecznie, żeby cały czas rozjaśniać drogę, ale tam gdzie go będziemy mieli, tam się przyda na pewno. Szkoda, że nasza kule ognia nie rozjaśniają drogi, ale co poradzić, co? Przydałby się nawet nie stamina, tylko taki najzwyklejszy w świecie power-up. Tutaj drzewka gdzieś muszą wisieć, gdzieś muszą stać, ale niestety z tego co mi jak to spane, to ginęł. Okej, tutaj. Jeszcze nie koniec. Ten jeden Big Blast na złość nie chce wystrzelić, ale dobra, udało się. Okej. Wolę nie sprawdzać, czy niebieskie bullet bile ranią tak samo jak każde inne bullet bile. Zakładam, że tak. Mimo, że są pomocne. No jeśli nie ranią, no to w tym momencie nic nam nie grozi. Po prostu sobie stoimy i czekamy, aż się otworzy droga. No i pora na zamek. Tutaj dość specyficzny design. W każdym razie wiadomo, o co chodzi. Używamy skorupy. No i powinniśmy zdobyć one-upa. Jak tutaj zachęcimy przeciwnika, żeby zszedł. Świetnie. Oczywiście, znając Majofewę, może się zdarzyć błąd, gdzie przeciwnik zostanie wchłonięty przez innego. Aczkolwiek zdarza się to głównie, jak jest bardzo ciasno, a tam aż tak źle nie było, to może jest szansa. O, kusi, żeby tu podskoczyć, co? Tu wygląda jak przepaść, ale bodajże możemy sobie po prostu przejść. Świetnie. Jest tylko udać się do kolejnej rury. No i bodajże opuszczamy w ten sposób labirynt, bardzo miło. Trzeba przyznać, że bardzo długo już nie było zwykłego power-upa. Zakładam, że dlatego, że na początku dostawaliśmy tyle tych power-upów od razu Fireflower za nic, to tutaj na zasadzie dla balansu musimy trochę poczekać. No ale mamy chociaż już tego grzybka. Zawsze coś, prawda? Tutaj klasycznie. Patrzę, czy nie jest jakiś oto disk, co ponad ekran wychodzi, ale chyba nie. Okej. Okay. Musi użyć skorupy, ale boję się, że trafi mnie, jak będzie się odbijało od czegoś. No dobra. Ta kupa mi się nie podoba. Bo tak się odbijał co chwila. Ale jakoś się udało przez niego przejść. I tu sobie na spokojnie przejdziemy. I tutaj jest coś, na co się dałem złapać, Pentagen. W ten świat na Mario Forever Remake. Tak, tutaj spada Thwomp. Co prawda mamy pokazane monetami, ale monety na ogół pokazują raczej jakąś drogę, albo że jest jakiś blok ukryty z power-upem na przykład, albo z one-upem.
Tu z kolei moneta pokazuje, że twomp zleci, więc nie wiem. Ja na przykład za pierwszy raz gen, jak zobaczyłem te monety, to myślałem, że pokazują, że jest jakiś ukryty blok z power-upem, jak tak poskaczemy. Szczególnie, że to tu przed Bowserem i często są takie bloki ukryte. Tu z kolei mamy taki trochę trolling ze strony twórcy, bo mamy twompa, który zlatuje znikąd. No oczywiście, jeżeli jesteśmy świetnymi detektywami, się domyślimy, że to twomp spada w tym miejscu, gdzie są monety, to nie ma problemu. No albo oczywiście już wiemy z góry, że tak się stanie, bo już kiedyś daliśmy się na to złapać, albo zobaczyliśmy czyjś gameplay, czy inaczej. Bowser jest naprawdę prosty z tego, co widzę. Nie zauważę, żeby miał jakiekolwiek specjalne ataki. Najzwyklejszy w świecie Bowser. No miał dużo zdrowia. O, wydaje mi się, że chodzi o to, że ma więcej zdrowia. Ale tak poza tym to chyba tyle. Nic innego nie zauważyłem. Już myślałem, że się cutscenka popsuła i Mario poszedł w złą stronę, ale nie. Tak ma być. Trzeba przyznać, że ma ogromną krzepę. Najpierw przesunął ten zamek, a po prostu tak nim rzucił i teraz przeskoczył w ten sposób. Tak, oczywiście jak my byśmy tak spróbowali przeskoczyć, to nagle dwa razy krótszy i dwa razy niższy skok i byśmy zginęli w tej lawie. No ale Mario ma potęgę cutscenki, jemu wolno. Świat o ukończony. Świetnie w takim razie. To jest taki w sumie lekki, łatwy i przyjemny świat. No, głównie go wyróżnia to, że się rozgrywa w nocy i ma właśnie tego lakitu z działkami i też motyw zapalania właśnie światła w trzecim etapie. Tak poza tym, no to dość klasyczny świat. Kolejny będzie świat P, ładny kolor tej literki P, muszę przyznać. Czy to był ten świat, gdzie były... Tak, a dobra, widzę nawet te roślinki, które spadały z nieba. No to mi się głównie kojarzy z tym światem. Ale to będzie oczywiście w kolejnym odcinku. To byłoby na tyle w tym. Natomiast i pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Polaku, Czaba, Wojta, Zadosan, Domegała, DaveWave72, Nuevi, FIPS-ow, YouTubeLegames, MyTheHedgehog, PancakePS, Nelson Link, SwiftChap, Zazysz, Botnik, Pomidor, CrossGaming.pl, Piotadium, Jungim, YouTube, Nichoa, XKMX, Skematyczny Menacista, Kuprzy, MacAgro12, Koski11, Batek ADM, Explaki, Bacze Fire, PlayStation14, Ja26, SwiftChapPay, Mikoaj Dance, Damno, Demus, Mistala, Penio, Tomek89839, Bandax106, Fibusta, Muśma, Forever, To chce się Baka, Katana Zyć, Mastercard, Kaloryfer, Majo, Hysteria, Fox, Zosia, Zetnik, 11, TarchXD, Walker, 678, Film Polska, i Wsiek, Bandax, Minecraft, BWM, Kenzo, Krecik, 89. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam z bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!